W najbliższym czasie nasza polityka dotycząca dywersyfikacji źródeł surowców, przede wszystkim ropy naftowej, nie będzie się zmieniała. To znaczy kontynuujemy praktykę taką, że wszystkie dostawy rop naftowych do rafinerii muszą być poparte rachunkiem ekonomicznym. To 26%, o których mówimy w tym kwartale, to wynik wynikający z przerobu rop z Morza Północnego i z Bliskiego Wschodu i te kierunki zamierzamy utrzymać. Natomiast myślimy o otwarciu nowego czy nowych kierunków dostaw ropy naftowej w tym kierunku amerykańskiego, o którym już mówiliśmy publicznie. Także per saldo zakładamy, że ten współczynnik nie powinien się obniżyć, ten współczynnik dywersyfikacji powinien się utrzymać albo wzrastać, przy czym oczywiście pamiętając o tym, że wszystko to musi mieć racjonalne podstawy ekonomiczne. Konkrety pojawią się, jak przypłynie statek z ropą amerykańską. Nie będziemy tego publikować, nie będziemy szeroko omawiać, dlatego że to są rozmowy handlowe. Także pewnie dowiedzą się Państwo o tym w momencie, kiedy ta ropa już będzie do nas przypływała. Zakładamy, że tutaj też nie będziemy się za bardzo usztywniać, to znaczy kontrakty długoterminowe zamierzamy utrzymać na zbliżonym poziomie, powiedzmy około 50% naszego portfela, natomiast całą resztę będziemy pozyskiwać w kontraktach spotowych. Iran jest brany pod uwagę, podobnie jak inne kraje regionu Zatoki Perskiej, natomiast, no to tak jak już wspomniałem, to jest kwestia rachunku ekonomicznego. W tej chwili ropa irańska nie pokazuje się jako ropa korzystna ekonomicznie, w związku z tym jej na razie póki co nie przerabiamy. Jeżeli sytuacja na rynku się zmieni, to oczywiście taką decyzję podejmiemy.